Stanisław Szymański, mistrz Polski w surfa. Porada dla takiego żółtodzioba jak ja. No ja jestem rok czasu na plaży, bardzo mało, bo w zasadzie tylko na zawodach. Coś takiego, no bo co dzisiaj tak jak organizator mówił, no nastawiamy się na te dorsze, ale Norda pokazała nam dwa tygodnie temu, że to jednak te dorsze chyba nie strzeliśmy się z czasem, z temperaturą wody, bo bardzo dużo flounder było. Co dzisiaj będzie tym takim świętym gralem? Jak to dzisiaj rozwiązać, żeby dzisiaj mieć jednak tego dorsza? Żeby znaleźć dorsza, przede wszystkim trzeba często być na plaży. Im częściej, tym lepiej. Tym więcej doświadczeń się zbiera i tym łatwiej później to wszystko rozpracować. Na dziś sądzę, że dorsze wcale nie będą tak blisko ze względu na flautę. Prawdopodobnie pokażą się w okolicach drugiej rewki. Także rzuty raczej będą troszkę dłuższe, ponieważ przy drugiej rewce jest tubis, tam na tubisa warto będzie spróbować po prostu. Oczywiście dorsz wymiata wszystko, więc będzie zarówno konsumował tubisa, jak i śledzia, filecik, czy tam inne pomysły, jakie mogą przyjść wędkarzowi do głowy. Na pewno tubis będzie jednak podstawą, ze względu na to, że to jest po prostu stołówka. A tam, gdzie jest stołówka, tam są ryby. Takie pytanie ode mnie. Jeżeli zarzucam tą wędkę po ciemku, już nie wiem, czy rzuciłem na rewę, za rewę, czy przed rewą, czy ten dorsz, jeżeli wrzucę mój zestaw na rewę, czy on tam też jest? Też. Pojawia się także, bo on tam wyskakuje za tubisem. Tubisy są przede wszystkim na rewce, na wypłyceniach. I tam za nimi wyskakuje dorsz także. Także na pewno się tam też pojawi. Czyli nie ma takiej żelaznej zasady, że trzeba na stoku umieszczać zestaw? Nie, wcale niekoniecznie. Bardzo często właśnie na wypłyceniach także są ryby. I zarówno leszcz się pojawia często, jak i właśnie dorsz teraz. Teraz, gdy właśnie są tubisy. To skutkuje po prostu częstymi bleniami. Dobra, mamy listopad, połowę listopada. Czy warto w ogóle szukać tych ryb pod nogami, że tak powiem, czyli bardzo blisko brzegu, tam gdzie tupiemy tubisy? Wszystko zależy od falowania, wszystko zależy od stanu wody. Jeżeli jest większe falowanie, wtedy szukamy go trochę bliżej. Warto wtedy szukać bliżej, bo nawet fala przybojowa wypłukuje na pierwszej rewce blisko, nawet zupełnie blisko pod samym brzegiem wypłukuje tubisa. I wtedy pojawiają się dorsze nawet w odległości paru metrów od brzegu. Z takim czymś się spotkałem niedawno właśnie, gdy w nocy po prostu latarka mimo woli zaświeciła i widziałem błysk oka dorszowego. W odległości dosłownie 3 metrów od brzegu. Tak, no to już tutaj Leszek Sobota też mówił właśnie, że te dorsze, no tam gdzie woda, tam jest ryba po prostu. Tak. Zaczynamy dosyć wcześnie, no około 4:00, będzie jasno jeszcze. Czy jeżeli jest jasno, to można powiedzieć, że trzeba daleko zarzucać, nie ma co blisko szukać ryby? To znaczy też nie do końca. To nie chodzi o to, że jeżeli jasno, to dalej, ciemno bliżej. Natomiast dopóki jasno, jeszcze nie ma zmierzchu, na pewno jeszcze dorsza nie znajdziemy. Najpierw szukamy flądry w takiej sytuacji. I dopiero przy zmierzchu, od momentu mniej więcej zmierzchu, zaczynają się częste brania dorsza. I te pierwsze właśnie chwile zmierzchu to są najlepsze momenty na złowienie dorsza. Później dopiero jest chwila przerwy, albo i niekoniecznie. I te dorsze po prostu zaczynają systematycznie co pół godziny, co godzinę pojawiają się brania. Bo małe statka dorszy przechodzą po prostu i żerują na tubisie. Czy te wszystkie świecidełka, które używamy do tego, żeby dodatkowo uatrakcyjnić nasz haczyk na flądrę, czy one mają jakieś znaczenie dla dorsza? Generalnie stosuję pojedynczy koralik fluo i zarówno do flądry, jak i do dorsza. Także to na pewno nie przeszkadza. Natomiast czy pomaga, czy to zwiększa skuteczność, myślę, że jest zbliżona skuteczność. Zarówno przy koralikach fluo, jak i właśnie bez koralików porównywalne wyniki miałem, jak do tej pory. To może inne pytanie. Czy tą przynętę warto podnieść z dna jakimś właśnie koralikiem, czy lepiej niech ona sobie tam na dnie podnie szoruje? Wszystko zależy od tego, jak tubis się zachowuje i zależy od tego, jak reagują na to dorsze. Generalnie możemy powiedzieć, że
dorsz będzie żerował zbierając ryby z dna. Ale są momenty też takie, że podnosi się lekko i atakuje te ryby, które są w toni. I wtedy warto podnieść. Także z jednym zestawem, który leży na dnie, na pewno nie warto się wybierać. Warto mieć kilka zestawów o różnej pływalności. Warto te zestawy wyważać neutralnie, żeby przynęta była postawiona na dnie, ale w pionie. Żeby ten tubis dosłownie w pionie stał tylko. Albo nawet podnieść go do góry. I wtedy przy fali on ładnie zaczyna pracować i są częste brania. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.